Udało mi się nawiązać współpracę z organizacją z Tajwanu, z przedstawicielem, panem Łukaszem Baranowskim, który jest przedstawicielem tej organizacji tutaj w Polsce. Organizacja CIDZI z Tajwanu, która pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego. Współpraca polega na tym, że w chwili obecnej zostaliśmy jakby obdarowani, ponieważ na osiedlu Kieksz nam jest hala dla uchodźców, jest to ośrodek relokacji uchodźców. W tej chwili mamy 115 osób. Dla wszystkich tych jest pomoc, była i w formie żywnościowej, jak i też były też dary w postaci śpiworów, 200 śpiworów. Dzięki tej organizacji z Tajwanu udało nam się załatwić. Teraz udało się zorganizować bony, takie pakiety bonów do jednej z sieci handlowych znajdujących się u nas w Polsce. Bony opiewają na kwotę 2000 zł dla każdej osoby z rodziny, niezależnie czy to jest dziecko dwumiesięczne, trzymiesięczne. Każdy członek rodziny jako jednostka rodziny otrzyma taki bon. Za 2 tygodnie w Poznaniu również będzie taka pomoc. Oczywiście już jest też nawiązana współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, naszym miejskim w Poznaniu. Też będziemy rozdawać te karty w granicach na razie 200 sztuk. Może jak się uda więcej osób zgromadzić, będzie tego po prostu więcej, ale bardzo się cieszę, że też miasto Poznań otrzyma takie karty. To jest głównie wsparcie materialne. Na tę chwilę staramy się wspomóc tak jak możemy, rozdając właśnie żywność, między innymi dajemy również żywność w Poznaniu dzięki współpracy z Czerwonym Krzyżem. Tam codziennie rano ustawiają się kolejki, o 4 rano już jest taka kolejka, że po prostu do godziny 13 cała żywność jest już skończona, tam przychodzi do 900 osób dziennie i to są różne osoby. I ta pierwsza fala pomocy, ta taka pierwsza, naprawdę prawdziwa super fala, która rozpoczęła się na samym początku wojny, już niestety powoli wygasa i tej żywności brakuje. I staramy się tę żywność regularnie sprowadzać i rozdawać.